No i dobra, i poranna suplementacja. Kanapki z Subwaya z wołowiną. Ale teraz tak, nie liczymy tego ACC, to jest pod stołem. To było, jak byłem troszeczkę chory. Kwas alfa-liponowy, cynk, spora dawka omega-3, potas, N-acetylcysteiny, MK677 z andaryną, ZLAR, hepatil oraz kwas acetylosalicylowy. Tak to wygląda z rana. Następna porcja jest przy drugim śniadaniu i jest to anawar z Leaf 52. Tak to wygląda u mnie z rana. Oczywiście Mr. Maseł, gdzieś tam jakaś butelka się jeszcze zawieruszyła z herbaty i tak dalej. Szybkie omówienie planu. Aktywacje się nie zmieniły. 3x15 standing row, rotacje zewnętrzne, wyciskanie, zakres się zmienił, jest 8 serii, z tym, że jest regresja powtórzeniowa co tydzień z racji dokładania ciężaru. Znowu wydłużona ekscentryka, która ma za zadanie przygotować mnie do długiego opuszczania w koszuli. Floor pressy, czyli używanie znowu przedramion, górna faza dociskania. Pendle row, chest supported row, ćwiczenia odpowiedzialne za stabilizację podczas znowu tego długiego schodzenia w dół, dlatego też jest wydłużona ekscentryka na każdym z tych ćwiczeń. Oraz ostatnie ćwiczenie dnia następnego, czyli standing wrist curls, to są ćwiczenia na przedramiona. No i znowu do znudzenia powtarzane przygotowywanie przedramion właśnie do tej bardzo długiej fazy ekscentrycznej. I tak to mniej więcej będzie wyglądać, a następny dzień treningowy omówimy przy następnym już razie. Dobra, przedstawiłem Wam jeden dzień treningowy, resztę omówię później. Miałem jeszcze jednego fajnego newsa, ale zostawię go dla siebie, a z Wami podzielę się myślę za tydzień, jak już wszystko sobie dopracujemy, bo nie jest to czas na takie rzeczy. Co do wczoraj, myślę, że większość z Was nie dziwi mi się, że poniosły mnie nerwy. Oczywiście niczego nie żałuję tego, co powiedziałem. Nie było tam żadnego podżegania, żadne ze znamion podżegania nie zostało spełnione, czyli nie namawiałem nikogo, więc możecie sobie niektórzy darować takie komentarze, podpuszczając innych, że ja będę miał z tego jakieś problemy prawne, bo nie będę miał, nie wymienię nikogo z nazwiska. Dobra, nie macie mi się co dziwić, tak jak już mówiłem. Zwłaszcza, że większość reakcji ludzi pod materiałem WK czy pod moim była dokładnie taka sama jak moja, więc to nie jest tak, że ja teraz wszedłem na bombę i zrobiłem się nerwowy i tak zacząłem reagować. Czym innym jest komentowanie śmierci na chłodno, a i tak samo nie powinny się tym zajmować osoby, które nie miały nic wspólnego z daną osobą, czy nie znały danej osoby. Poczekać. Sprawa ochłonie, rodzina ochłonie, a nie wykorzystywanie tematu śmierci danej osoby, żeby podbić sobie oglądalność. Oczywiście powiecie, że to było na kanale pobocznym, ale zauważcie, że pierwotny tytuł brzmiał Śmierć Hady, czy tam Hada nie żyje, więc to jest celowe zagranie. To jest celowe zagranie. Nie wiem, czy z ich strony, czy ze strony kogoś od marketingu. Jeżeli kogoś od marketingu, to ta osoba powinna być zwolniona. Całe szczęście zachowali resztkę honoru i zmienili cały ten tytuł. Takie żerowanie bez względu na to, kogo ona dotyczy, jest po prostu chujowe. Teraz tak, kwestia kanału pobocznego, czy to było na kanale pobocznym. Algorytmy YouTube działają teraz tak, że nowe kanały są bardziej promowane i mają więcej wyświetleń, mają większy zasięg. A ja automatycznie, jeżeli kanał jest powiązany z większym kanałem, czy tam z Instagramem i tak dalej, no to wyświetlenia i cały zasięg zwiększa się wszędzie, więc nie mówcie, że to nie było celowe zagranie. Odnośnie tego, co jeszcze mówiłem, bo pytaliście o logo na koszulce, to dotyczy już kogoś innego. Chodziło o firmę suplementacyjną, która gdzieś tam współpracowała z Hadą. Oczywiście wielka drama, ale nie zapomnieli wspomnieć, że zapamiętają go z logo naszej firmy na koszulce. No jak? No przecież powinien być zapamiętany jako raper, a nie z tego, że nosił logo jakiejś tam firmy, z którą współpracował od 2 miesięcy, czy jakoś tak. No, kolejna próba właśnie zwrócenia uwagi na firmę. No nie jest to fajne, możecie mnie jechać jak chcecie, ale niektóre osoby po prostu muszą dorosnąć do tego, dojrzeć do tego, żeby zauważyć to tak jak ja i w końcu sobie powiedzą, kurwa, on miał rację, faktycznie on miał rację, a my daliśmy się totalnie zmanipulować i omamić, tak? Oczywiście, co tam jeszcze? Nie wiem, czy poruszałem temat. Poruszałem. Dobra. Myślę, że sprostowałem na tyle, ile się dało, chociaż tutaj nie ma jako tako co sprostowywać. Jeszcze sobie zobaczę zaraz komentarze, co by tutaj jeszcze... ciśniecie mi od Sveli, a nawet nie wiecie, co to znaczy. Nie wiecie, że za takie słowa
Można być jakimś tam przykładowo ukaranym i to nie na drodze sądowej. Damskie się nie liczy, powiedzcie mi to w twarz, tak? A jak dorośniecie do, mówię, do mojego toku rozumowania, to wtedy oczywiście będziemy mogli porozmawiać co do mojej merytoryki. Jeżeli wątpicie w moją merytorykę, przyjedźcie na szkolenia, to wtedy pogadamy. Co do merytoryki kanału, o którym wspomniałem, wiele razy kwestia była wyjaśniana, plany już były robione wcześniej przez kogoś, były powielane i tak to wyglądało. Co my tu jeszcze mamy z tego? No nie, no chyba tyle. Myślę, że więcej nic nie muszę mówić. Kto ma swój rozum, to zrozumie. Wyciągnijcie sobie jakieś wnioski z tego wszystkiego. No a niektórzy naprawdę dojrzyjcie i zobaczcie, że nie warto za wszelką cenę wyświetlać sobie podbijań. Zobaczcie, że ja nawet nie wstawiłem reklam, wyłączyłem całkowicie zarabianie, nie wrzucałem tego nigdzie na Facebooka, wrzuciłem to tylko na kanał. Nawet nie dałem teraz clickbaita w tytule, żeby po prostu zobaczyli to jacyś tam moi fani, którzy faktycznie ze mną się zgadzają, że to nie jest tak, że ja rzucam słowa na wiatr, że ja sobie to wyssałem z palca i zacząłem gadać bzdury, bo na wszystkie moje tezy i twierdzenia mam mnóstwo dowodów i poparcie w wielu osobach. Temu też się cieszę, że tak stoicie za mną murem. A jakieś tam pojedyncze jednostki oczywiście zawsze się znajdą. Do czasu, aż przyjrzą na oczy. Tyle dzisiaj. Na razie.